Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Moi drodzy, jak tylko zobaczyłem screen z tej bitwy, to buzia mi się zaczęła uśmiechać, bo takie wyniki to nie jest codzienność. Dlatego postanowiłem wam tą powtóreczkę pokazać. Ta powtórka wyląduje w serii Stepką do góry, co oznacza, że będzie tutaj zadanych ponad 300 tysięcy obrażeń. Ja mam świadomość tego, że niektóre bitwy na okrętach typu Demoin czy Worcester mogą być męczące, bo są gdzieś tam wystane, gdzieś tam strzelanie z zagórek, czasami jak jest współpraca z niszczycielem, to jest wówczas strzelanie gdzieś tam z dymu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak czy siak, no, żeby taki wynik mógł wystąpić, z jakim będziemy mieli tutaj do czynienia, no to oprócz skilla musi się pojawić jeszcze wiele takich dodatkowych okoliczności wypadkowych. Nasz team nie może być zbyt dobry, żeby szybko nie rozstrzelał przeciwnika. Przeciwny team nie może być zbyt dobry, żeby rozstrzelał nasz team. No i wtedy my dzięki naszym umiejętnościom możemy się wyróżnić. A do umiejętności zaliczyć należy oczywiście, oprócz samej umiejętności strzelania, celnego strzelania, odpowiedniego żonglowania amunicją, etc. Trzeba oczywiście zaliczyć jeszcze na przykład znajomość map, znajomość miejscówek, umiejętność znalezienia się w miejscach, gdzie mogą pojawić się przeciwnicy, gdzie ci przeciwnicy mogą nas wyspotować i tak dalej, i tak dalej. No i znowu widzę błąd powtórki już tutaj na dzień dobry, bo jeszcze się wieża rufowa nie odwróciła. Ja ostatnio na streamie na żywo miałem takie coś, widzieliście na Tirpicu jak grałem. Jeszcze się wieża nie odwróciła, a tutaj już działa, wystrzeliły. Niestety takie rzeczy się nie zdarzają. Ok, no to jeszcze wam powiem, kto jest sponsorem. Troy Playing Games z klanu Widmo. Pozdrawiam, dziękuję za podesłanie tejże powtórki. No i co? No i pewnie będzie wiało tutaj nudą, bo będzie klepanie jakieś tam z zagórki. Widzicie, że Troy tutaj jedzie na wstecznym tak, aby jak największa ilość pocisków przylatywała w kierunku tego sowieckiego Sojuza, który tam sobie stoi po drugiej stronie wysepek. Niszczyciel Jutland został pogoniony trochę dzięki temu, że użyty był radar, trochę dzięki temu, że kilka tam okrętów dosyć mocnych przypłynęło na lewą flankę, lewą patrząc od naszej strony. No i dzięki temu Jutland sobie odpłynął, przez to nie mamy spota i przez to możemy strzelać do przeciwników, moi drodzy, w zasadzie będąc bezkarnymi. No i w tym momencie niestety brakuje nam tylko jednej rzeczy, mianowicie nie mamy spota tutaj już na okręty, na okręt, który do którego strzelaliśmy przed chwileczką. Być może będzie przestrzał na jakieś inne jednostki. Widzimy tutaj, pojawia się też Kurfürst, no ale Troy, jak widzimy, gra bez modułu na zasięg dział. Gra, jego zasięg artylerii głównej wynosi 15,8 km. Mógłby wynosić bodajże 18,2, z tego co pamiętam, gdyby ten moduł został użyty. Podejrzewam, że kolega używa tutaj jeszcze modułu, aby skrócić przeładowanie. No jak widać, do jego taktyki gry okazuje się to być chyba skuteczne, ponieważ no, tutaj będzie wynik naprawdę niesamowity. Te 40 tysięcy, które tutaj są w tej chwili, to w zasadzie naklepane na jednej jednostce i być może za chwilę Prince Eugen zrobi nam prezent, być może za chwilę Prince Eugen wypłynie do nas tutaj ustawiony burtą i będziemy mogli wbić parę fajnych cytadel. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No właśnie, już siadają pierwsze cytadele. Widzicie, te salwy są dosyć takie soczyste. Prince Eugen sobie nie zdaje chyba sprawy z szybkostrzelności tego okrętu, jakim jest Demoin. No i za chwilę prawdopodobnie wyląduje w porcie. Teraz jeszcze postanowił strzelić z HE-ków. W sumie tutaj widzicie w tych chyba trzech salwach 19 trafień, ale tylko dwa przebicia, a reszta to były nadpenetracje. Pokazuje się też Musashi. Wydaje mi się, że Musashi z Demoina prawdopodobnie nie będziemy w stanie scytadelować, natomiast będziemy w stanie mu zadawać duże
obrażenia. Musashi na pewno będzie przebijane już z dział 220 mm na takim małym dystansie. Ja kiedyś wam pokazywałem powtórkę Petrusa z Moskwy, on tam wsadził mnóstwo cytadel, akurat w Yamato, no ale tutaj konstrukcja okrętu jest podobna, więc spokojnie będzie można założyć, że w Musashi z Moskwy w burtę na takim dystansie właśnie 6 km i poniżej będą wchodziły obrażenia. Tutaj widzicie z pepeków też wchodzą, bo ta pierwsza warstwa pocisków jest przebijana. Chyba się szykuje nam się tutaj drugi frag, bo myślę, że te pociski dojdą tego hipera, a on jest na ogrysku, tak też się stało, wystarczyła jedna penetracja. Musashi już też troszeczkę poobijane i powolutku, zobaczcie na licznik obrażeń, zbliżamy się tutaj do 100 tysięcy obrażeń. Troy tutaj cały czas szanuje pulę punktów HP. Ten Musashi tutaj na razie albo nie ma na nas przestrzału, albo nie może jakoś nas trafić, oddać do nas salwy. Nie wiem, zobaczymy, czy za chwilę przyjmiemy jakieś tutaj od niego mocne obrażenia. No teraz jak na krążownik przyjęliśmy dosyć mocne, ponad 11 tysięcy. No i teraz tutaj należy pakować w ten pas burtowy. Wcześniej widzieliście salwę za ponad 8 tysięcy, teraz za 7 tysięcy. Teraz już ten okręt jest troszeczkę skontowany. Myślę, że za chwilę będziemy musieli już zacząć używać pocisków prawdopodobnie odłamkowo burzących. Na razie jeszcze po 3-4 tysiące takie salwy nam tutaj, zwróćcie uwagę, losuje. Najlepiej chyba było, jeśli te salwy gdzieś tam trafiały w to poszycie w okolicy rufy. No i zobaczmy, czy będzie się decydował Musashi strzelać do nas, czy też do jakiegoś innego przeciwnika. On tu musi też uważać na Frederica Del Grosse. Jednak się uparł na nas, ale na szczęście mu nie polosowało. Mamy ponad 30 tysięcy w puli HP, zobaczcie. No i teraz tutaj zobaczymy, na jaką koncepcję zdecyduje się Troy. Zobaczymy, czy będzie chciał tutaj popchnąć w kierunku tego Sajuza, czy gdzieś tam na drugą flankę. Nasz team, jak widzicie, puszuje dość ostro do środka. Nie pamiętam tylko, czy ta bitwa, bo na screeny podsumowujące zerknąłem przed jej odtworzeniem, natomiast powiem wam szczerze, że nie pamiętam, czy to będzie bitwa wygrana. Wydaje mi się, że może być wygrana. Na razie sytuacja taka taktyczna na mapie wskazuje na to, że ona jednak będzie wygrana, bo mamy przewagę w okrętach, mamy przewagę w punktacji. Przeciwnik już zaczyna się lekko wić w konwulsjach, zaczyna uciekać, zaczyna nie mieć pomysłu na to, w jakim kierunku się udać. Co prawda teamy się tak troszeczkę podzieliły. W tej chwili te najsilniejsze okręty, w sensie pancerniki mające najwięcej HP, są oprócz Del Grosse w zasadzie z drugiej strony mapy i zbyt wiele nie biorą tutaj udziału w tej walce, poza tym, że tam dwie republiki chyba ze sobą walczą lub republika walczy z Sajuzem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwileczkę. No i tutaj dość niebezpieczny przeciwnik w postaci, to był, wydawało mi się, że widziałem Yoshino, ale może się pomyliłem, być może to była Moskwa. W każdym razie będzie trzeba na te krążowniki uważać, nie dać się sprowokować do tego, aby pokazywać burtę. Najlepiej będzie do nich po prostu, jeżeli będziemy kontowali. No i teraz pojawia się dość miękki cel. Zobaczcie, Troy tutaj się zatrzymał tak, aby przeciwnicy nie mieli na niego bicia i próbuje z pocisków przeciwpancernych na dystansie tutaj około 10 km, niespełna 10 km, uszkadzać tego Woostera. Jak widzicie, Wooster przyjmuje obrażenia aż miło, przyjmuje również cytadele. Tego Woostera już w tej chwili nie ma. Nie, on jeszcze jest, ale z jakichś względów Troy decyduje się atakować Moskwę, która się pokazała burtą. Nie wiem, czy dla niego Moskwa wydała się bardziej atrakcyjnym przeciwnikiem. Teraz mamy dwie cytadele, 14 tysięcy obrażeń. Wpadło wsparcie, tu jest chyba Halsey, kapitan, wydaje mi się. No i wpadają, zobaczcie, kolejne cytadele. No mówię, Moskwa i Stalingrad, mimo że są bardzo dobrymi krążownikami, to niestety mają tą wadę, że ich cytadela się ciągnie praktycznie
przez całą długość okrętu i wychodzi w znacznym stopniu, dużo wyższym niż we wszystkich innych krążownikach powyżej linii wody, moi drodzy. Dlatego też te okręty potrafią sporo wytrzymać pod warunkiem, że są ustawione pod odpowiednim kątem do przeciwnika. Po drugiej stronie, jak widzicie, jest Richelieu i ten okręt może mieć problem, żeby penetrować z pocisków przeciwpancernych Des Moines. Najprawdopodobniej się skończy tak, że ten Richelieu za chwilę zacznie strzelać z hajków, no ponieważ 370 nie będą w stanie pod kątem przebijać pokładu oraz dziobu, który ma 27 mm grubości, bo to wynika tak naprawdę z mechaniki gry i część tych pocisków powinna rykoszetować. Teraz widzicie, że troszeczkę obrażeń tutaj kolega przyjął, przy czym on nie jest skontowany tak jak mógłby być, tak jak powinien być. Pewnie się obawia troszeczkę tej Moskwy, być może kurfursta. Teraz postanowił delikatnie się wycofać, na te okręty nie ma spota. Miejmy nadzieję, że za chwilę tam Kijów opłynie i przynajmniej tego kurfursta pokaże. Tych obrażeń nazbierało się już 267 tysięcy. Mamy dwa fragi w sumie. Zaaplikowaliśmy 10 cytadel. 24 sekundy, słuchajcie, do końca naprawki, przeładowania się naprawki. Za chwilę będziemy mogli zregenerować pewną pulę punktów wytrzymałości. Widzę, że sprawdza teraz kolega, czy warto bardziej tutaj postrzelać z pepeków, czy z hajków. Jak widzicie, te pociski losuje różnie. Przed chwilą była salwa za 5000, teraz za 1500, więc wszystko zależy od tego, w jakie elementy okrętu uda się trafić. No i ponownie pojawia się Moskwa, ona ponownie pokazuje burtę. Jeżeli nie skontuje, to będzie miał kapitan tego okrętu naprawdę duży problem, bo zobaczcie, w tej chwili Des Moines strzela nieco, przeładowuje nieco powyżej 3 sekund, więc to jest naprawdę takie strzelanie w zasadzie jak zniszczyciela. Przypomnę, że strzelamy z działu 203 mm, także tą Moskwę pożegnamy najprawdopodobniej bardzo, bardzo szybko. Jestem ciekaw, czy będzie tutaj próbował jeszcze Troy do tej Moskwy strzelić, tak aby ją dobić. Za chwilę prawdopodobnie przekroczymy 300 tysięcy obrażeń i zobaczymy, jak ta bitwa ułoży się dalej. W tym momencie żegnamy Moskwę. Moskwa została rozstrzelana. No myślę, że tak dość tutaj pochopnie wypłynął kapitan Moskwy, ale z drugiej strony zobaczcie, co miał na plecach. On musiał się za tymi wyspami schować, bo tam wychodziła Republika, Kossak, jeszcze druga Republika, pancerniki, tu całość tych naszych sił będzie pchała, zobaczcie, przez środek. No i tak jak widzicie, cały czas przy takim przeładowaniu nie ma problemu z żonglowaniem amunicją. Troszeczkę leci pocisków odłamkowo burzących, troszeczkę pocisków przeciwpancernych. Fajnie by było, jakby z tych obeków jeszcze tutaj wskoczył jakiś jeden, może dwa pożarki. Na razie tych pożarków w tym momencie nie losuje. Do tej pory tych pożarów było 7, w tej chwili jest 8, więc już jest całkiem spoko. No i zobaczymy, jak szybko będzie próbował się ugasić kapitan tego kurfursta. Jeżeli zrobi to zbyt szybko, no to przy tym spamerskim ogniu najprawdopodobniej, gdyby dostał 2-3 pożary po ugaszeniu tego, który ma aktualnie, to mógłby być w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą jest w trudnej sytuacji, bo zobaczcie, tutaj strzela do niego Kijów, strzela do niego Des Moines. Tu jeszcze Izumo za chwilę będzie miało bicie. Republika jedna, jeżeli tu znajdzie przestrzeń między wyspami, myślę, że też spokojnie może strzelić. Co prawda ten kurfurs będzie względem nich skontowany, ale za chwileczkę kończymy bitwę i idziemy na jej podsumowanko, bo kurfursta za chwileczkę już nie będzie. No dobra, moi drodzy, mamy podsumowanie bitwy. 364 tysiące obrażeń udało się zrobić. 3 fragi, 10 cytadel, w sumie 469 hitów. Zadaliśmy 9 pożarów, mamy duży kaliber, mamy wsparcie. Widzę tu również chyba dreadnota i podpalacza,
zwanego też arsonistą, o ile się nie mylę. To jest screen podsumowujący numer 1. Jeżeli chodzi o X-bazowy 2768 expa, nie jest to ogólnie za dużo. No, bywają bitwy, gdzie gracze robią ponad 3500, ponad 3000 to już jest naprawdę rewelacyjnie. Nie wiem, skąd wynika taki exp, być może z tego, że głównie męczyliśmy mimo wszystko pancerniki, gdybyśmy trochę więcej zdjęli z puli HP krążowników i niszczycieli w szczególności, to ten exp mógłby być zdecydowanie wyższy. Niemniej jednak ja uważam, że powyżej 2500 expa, jak się robi, to jest naprawdę bardzo dobrze. No i teraz mamy obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Niestety widzimy tu oczywiście tylko pierwszych tak jakby 5 sztuk na tym screenie, dlatego nie będziemy widzieli pozostałych pancerników, którym żeśmy też dość sporo obrażeń zadali, jak temu na przykład Richelieu, ale tak Moskwa, zobaczcie, wydojona za ponad 67 tysięcy. No Prinz Eugen tutaj delikatnie niespełna 20 tysięcy, Hiper typowo dobity, 96 tysięcy obrażeń przyjął Kurfürst, Musashi 80 tysięcy, w zasadzie te okręty oprócz tego Musashiego za dużo sobie do Troja nie postrzelały. Jeżeli chodzi o zarobek z kontem premium, bez żadnych modyfikatorów, to w takiej bitwie kolega na czysto zarobił 240 tysięcy. Moi drodzy, mimo że bitwa była stacjonarna, to wydaje mi się, że warto ją było pokazać, chociażby na mapie, na której była rozgrywana. Możecie sobie popróbować tych miejscówek, które pokazał wam Troy. To nie znaczy, że będziecie robili, jeżeli je opanujecie, w każdej bitwie 360 czy więcej tysięcy obrażeń, no ale myślę, że znajomość takich miejscówek pozwoli na to przy sprzyjających okolicznościach, przy tym, że będziemy mieli spota na przeciwnika, osiągać wyniki takie w okolicy 200 tysięcy obrażeń. Także myślę, że taki wynik jest jak najbardziej realny. Ok, w tym filmie to już tyle. Zapraszam na kolejne filmiki, zapraszam do subskrybowania kanału. Jak się filmik podobał, łapka w górę. Jak macie jakieś spostrzeżenia co do tej powtórki, to napiszcie to w komentarzu, a ja mówię wam w tej chwili już do usłyszenia.